Siemanko. Dzisiaj wyszedłem trochę później z myślą, że może jednak złe godziny wybieram. No nic, zobaczymy. Jak na razie cisza. Od razu na wstępie chciałem podziękować serdecznie koledze Drago90, który wpłacił mi tipa na Tipli. I to nie małego, bo w wysokości 100 zł. Wszedłem tak z głupa właśnie na stronkę sprawdzić. Tak z głupa sprawdzić, czy tam mi jakiś piątaczek na browarka nie wpadł. To myślałem, że kanapkę wypluję, jak to zobaczyłem. Dzięki ci bardzo, stary. Kolejna cegiełka do zakupu kamery. Pewnie słychać to ocieranie. Żeby było śmieszniej, to chyba nie jest hamulec. Chociaż teraz to już sam nie wiem. Bo taki sam dźwięk się wydobywa z koła w momencie, gdy nawet zdemontuję hamulec. Więc nie wiem, o co kaman. Przyszła mi obręcz Moto 18 cali. Zamówiłem też oponkę na to. Zapas dętek. Ale coś zaczyna się chrzanić. Proszę. Ale coś zaczyna się chrzanić z tym silnikiem. Nie wiem, czy to wina bębenka, czy coś z tymi magnesami. Ja to rozebrałem. To za tym idzie, straciłem gwarancję. Bo magnesy są na swoim miejscu. No i teraz muszę się z tym bujać sam. Ale najprawdopodobniej jest to bębenek, więc zamówiłem sobie go i przyjdzie jutro, będę wymieniał. Nie ma sensu też tej obręczy zakładać na silnik, który nie mam gwarancji, że po zmianie bębenka będzie fungował. No więc na razie się wstrzymam z jakimś lataniem, żeby to przepleść, dopóki ten bębenek nie przyjdzie, założę go, przejadę się i będziemy mieć pewność. A jak nie, to będzie trzeba z Nexuna zamówić silnik nowy i na nim zapleść. To jest oczywiście 15 kurierów. Masakra. Studenci widziałem, że pomału szukają mieszkań, bo u mnie w ostatniej kamienicy jest kilka lokali do wynajęcia i co chwilę nowy przychodzi jakiś. Oglądać. A jak studenci wrócą, to może będzie coś więcej zamówień. Mamy pierwsze, Luchtung. Na rynku podgórskim. Wracamy. Jedź pan, jedź. Wycieczka za 18 zł. Bardzo fajnie. To chyba nieczynne, chyba nie obrażą się, jak przeparkuję na drzwiach. Dobry. 3, 2, 4. 2, 4. No. Jeszcze 4 minutki. Dobra, to ja wyjdę tutaj. No i gdzie? Na Nadwiślańską. A gdzieś indziej by się lansować. To tam stoi glansowa rogówka. Jakby coś do mieszkania tutaj. Rogówka i to w bardzo dobrym stanie. Kanapa rogowa, czerwona, wielka. Nie, no trzeba na kanapę. Dzięki. Z Kalwaryjskiej. Jeszcze jedno zamówienie. Podjedziemy, weźmiemy.
798. Dziękuję bardzo. To ta pierwsza dostawa jest tutaj 500 metrów dalej. No i jesteśmy. Dobra. Proszę. Dzięki, do widzenia. Według gapki aż powinien być na miejscu. Ciekawe. Ej, nie lubię tym wąskim chodnikiem tu jechać. Nie będę kółka robił, żeby tam się na drugą stronę na ścieżkę dostać. Proszę bardzo. Dzięki piękne. Ktoś widzę, na szczęście jeden z łańcuszków ściągnął. On był na wysokości rączki od kierownicy. Nie można było zahaczyć. A teraz się Lux Torpeda przejeżdża. Kurde, no i co? No i zrobiło się znowu 30 stopni i kamera mi się wyłącza. Pojebane są ci ludzie. To jest gorsze od Hyperiona. Masakra. Miałem sytuację na Hyperionie. Ja nie wiem, na Hyperionie albo na Zadrze. Jak już maszyna miała ruszać, a ja słyszę, ty Waldek, dopnij czwórkę. Ja się patrzę, a ja czwórka jestem. Dobrze, że te systemy zadziałały. No, są tam gdzieś filmiki sprzed 2 lat na kanale. Na Majanie w pierwszym rzędzie. Grająca ławka. Nie wiedziałem, że mamy grające ławki. Byłem tu kiedyś z Glovo. Dawno temu, w zimie. Nie, początki, można by powiedzieć. Dobrze, proszę bardzo. Do widzenia. Jest następny. Z Karmelickiej. O, pani na zwykłym rowerze. Proszę bardzo. Da się, da się. Siedem, cztery, cztery. Super, momencik. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Krowa na szlaku. Z ulicy Szlak. No i dobra. Znowu podwójne fajnie. Jest ta krowa na szlaku. Okazuje się, że koło Żabki. Sorry. E-papierosy, Żabka. A, to jest druga Żabka. Co za czuł. Sto dwanaście mam volt. Dobra, dzięki.
10 minutes later. Jeszcze mam trzecie. Dobra, wezmę. A 113 będziecie mieć od razu, czy? 113, mam jeszcze jedno. Trzy zamówienia, no i spoko. Tylko, że jedno już jest opóźnione 13 minut. Zamiast tym dojadę, to będzie opóźnione pół godziny. Dobrze, że nie do kanału. Bo byłoby opóźnione 2 godziny. Fabryczna 1. Mam jakieś delikatne wrażenie, że te oba zamówienia są pod fabryczną 1A. A trzecie, cholera wie gdzie. Nie chciało mi się dzisiaj jeździć, ale ja tak sobie pomyślałem, że przyjdzie do tego, żeby kupić nowy silnik, to trzeba zbierać pieniądze. Ja to zawsze włożę łapy tam, gdzie nie potrzeba. Zamiast to normalnie odesłać, zamawiałem darmowego kuriera. Za darmo odsyłają, za darmo naprawiają w ramach gwarancji. No to nie, zaczął rozkręcać. Dobry do Państwa. Bo mam dwa skrowy. Okej, to biorę dwa, no. Będą na pewno dwa, bo jest jedno... Tam dwa Karole są, nie? Wiktoria skrowy. I Karol, powinno Wiktoria być i Karol. Raczej. Moment. Mateusz mam jedno. Ja mam z kebab. Turti kebab, tak? Tak, to jest kebab. To. No, to potwierdzam to. I teraz mam drugie. Wiktoria. Tak, i Karol. I Karol. I trzecie Karol, zgadza się, tak. Dobra. Dzięki bardzo. Do widzenia. Trzy w te samo miejsce. Trochę zachowałem się jak nowicjusz. Najpierw im to dałem, a potem sprawdzałem, czy się imiona zgadzają. Ale na szczęście się zgadzały. Czekaj, ja. Papiny za to złapałem. Czy za pierwsze pewnie normalnie, a te dwa takie, co mi dorzucili, to bez szału. Ale ładnie cyka. Uwielbiam głośne piasty. No, zdążyłem jechać do Żabki, kupić 4, zanieść do domu. Dojechałem już prawie pod Wawel. Nie miałem mówić, że nie ma zamówienia, ale właśnie wpadło. Węgłowa, to ramen. Dziabu, co? Dobry, 964. Dziękuję bardzo. Mam drugi od razu, 965. Tak, pewnie. Ten minutes later. Proszę bardzo, bo pani koleżanka powiedziała, żebym zaczekał na zewnątrz na zamówienie. Długo mam czekać. Ty ktoś wyniesie to, czy mam co chwilę przychodzić i się pytać? A jaki to numer? 965. No zerknę. 965? Dokładnie. Bo ja jeszcze mam 6 minut na pani pytanie do zamówienia. Nie wiem, pytam się tylko. Dobrze, ale ja mówię, że mam 6 minut. Tylko pytam się, czy pani to wyniesie tutaj, czy on tam wchodzi i co chwilę się pytać, czy jest gotowy. Będzie kliknięty, tak jak zazwyczaj kliknięty aplikacji. Okej, okay, no to dobra. Five minutes later. Nie, nie wiem, staje już 15 minut, nie wiem. To jest gotowe, czy nie jest gotowe? Chyba jaja sobie robię. Dzięki. Dostawa na cichy kącik. Na koniec błoń.
przepycimy ze Wisłą. Dobry. To jest pan. Momencik jeszcze raz. Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Miałem tu kiedyś dostawę. Ta kartka była. Zakaz przypinania roweru. Jest na filmie. Wie pani co? Coś tu się ulało z tego. Nie wiem jak dużo. Niech pani to zgłosi, że ja rozlałem, to zwrócą pieniążki. Jak to jest wszystko na mnie. Dzięki. Dobra. Wracam na chatę pomału. Chyba, że coś po drodze. Ale jak coś będzie gdzieś dalej, to już nie robię, bo usypiam. Marzę tylko, żeby to piano szczelić i położyć się dopiero. Kurczę, jak pusto o tej godzinie. Mniej tramwajów. Trzeba w spokoju przez Karmelicką przejechać. Coś jest. Stańczyka. To są Bronowice. Nie ma opcji. Na Podgórze bardzo proszę coś. Dobra. Chyba nic dzisiaj już nie wpadnie. 86 zł. W 3 godzinki. Szału nie ma, niecałe 3 dychy na godzinę. Może jakieś napiweczki jeszcze wpadną, w to wątpię. Dobra, wyłączam to badziewie. W sobotę pewnie pojadę następnym raz. Dopiero teraz 2 dni przerwy. To już podziałam na 2 aplikacje. Łączę sobie Uberka i Wolta.